Jesteśmy 20 lat w Unii Europejskiej. Początkowo wsparcie dla przedsiębiorców szło, że tak powiem, szeroką falą, czyli mogą być wspierane zarówno firmy innowacyjne, jak i zwykłe usługi. Teraz w związku z tym, iż Polska w ciągu tych 20 lat zrobiła znaczący postęp, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale także możliwości, które mają przedsiębiorcy, Komisja Europejska zauważyła, iż potrzebna jest jakby wyjście naprzeciw temu, co dzieje się w naszym otoczeniu, czyli skierowanie większej części środków na efektywność energetyczną i na odnawialne źródła energii. I ma to swoje przełożenie w środkach, które województwo lubuskie poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego będzie oferowało lubuskim podmiotom. Pożyczki mają charakter preferencyjny, czyli z jednej strony przewidują dłuższy niż standardowo na rynku okres spłaty, bardziej preferencyjne oprocentowanie i również możliwość umorzeń. To jest nowum w pożyczkach ze środków europejskich. W poprzedniej perspektywie nie było takiej możliwości. W tej chwili możemy umarzać i na przykład dla samorządów w jednym z instrumentów dostępnych dla nich będzie możliwość umorzenia właśnie za to, że w ogóle samorząd o to wsparcie aplikuje. Jako jedni z pierwszych podpisaliśmy już umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w związku z tym już nabór jest otwarty i można wnioskować o pożyczki. Głównie rozwój przedsiębiorczości to jest ta paczka, którą wygraliśmy. Mówimy tu o rozwoju przedsiębiorczości, mówimy tu o inwestycjach przede wszystkim, czyli zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń, który ma na celu wprowadzić nową usługę bądź nowy produkt na rynek. Te 250 000 zł, które województwo lubuskie przeznaczyło na instrumenty finansowe, będzie pracować również w przyszłości. I z doświadczeń, które mamy z województwami, są to na ogół instrumenty, które wypełniają jakieś luki rynkowe, czyli nadal mają charakter preferencyjny dla ich odbiorców, natomiast pozwalają skorzystać ze środków na przykład na poprawę konkurencyjności, na rozwój przedsiębiorstwa tym podmiotom, które mają trudności w dostępie do środków, na przykład z pożyczki komercyjnej.